Witam w nowym vlogu, w pierwszym vlogu w nowym roku. I chcemy Wam od razu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia i żeby ten nowy rok upłynął Wam naprawdę fantastycznie, znakomicie, żebyście spełnili swoje najskrytsze marzenia, minimum jedno, które było ciężko spełnić w poprzednim roku. I jestem bardzo ciekawa, jakie jest to Wasze jakieś postanowienie na ten rok, marzenie, które chcielibyście zrealizować i spełnić. Dajcie znać koniecznie w komentarzu i my zaczniemy. Miki, zostaw. Ja zacznę. My chcemy więcej wyjeżdżać, więcej odpoczywać, nauczyć się lepiej odpoczywać, zwiedzić trochę więcej i wygospodarować na to czas. No i przede wszystkim być zdrowi, zadbać o zdrowie przede wszystkim. Także to są takie dwa główne postanowienia, a oprócz tego mamy jeszcze 80 innych. Więc jest tego sporo, zrobiliśmy w ogóle całą listę, do czego Was mega zachęcamy, bo nasza lista sobie tutaj wisi. O! Zachęcamy Was bardzo mocno do tego, żeby robić taką listę i w trakcie roku zobaczycie, ile będziecie w stanie wykonać. Albo na koniec roku podkreślać to, co się udało Wam wykonać. To jest mega fajny motywator i taki planer czasu na cały rok. My właśnie wyjeżdżamy, bo musimy skoczyć w parę miejsc. Jeszcze rozdać prezenty, bo nie widzieliśmy się z częścią rodzinki przez święta, więc chcemy to dzisiaj po prostu podjechać, załatwić, zobaczyć się, złożyć sobie życzenia bezpośrednio. Musimy załatwić jeszcze pudełka, ponieważ ta piękna choinka, która jest za mną, będzie lądowała za niedługo w pudełkach. Tak, stwierdziliśmy, że w tym roku po prostu szybciej posprzątamy wszystkie dekoracje i już z nową energią wejdziemy w ten rok, no i pożegnamy jakby vlogmasy. Dajcie znać, jak Wam minęły święta, czy wypoczęliście. My wypoczęliśmy bardzo, z czego się niesamowicie cieszę. No i co? Z nową energią w nowy rok. Zaczynamy ten vlog. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Słuchajcie, stwierdziłam, że strasznie mam takie mdłe te usta. O, to taki totalnie nie mój kolor był. Od razu lepiej. Słuchajcie, jakieś takie nowe te pomadki z kalendarza adwentowego potestowałam i wyglądam bardzo tak nijak. A teraz o wiele lepiej. Tak się powinnam przywitać, bardziej po mojemu. Dobrze, jedziemy, będziemy się już z samochodu z Wami rozmawiać. Mistakes, trying to cure a heartbreak, but it's all in vain. All up in my feelings, staring at the ceiling, trying to keep my heart on straight. If I could turn back time, would I say goodbye? Baby, would I let you go? Could you tell me why I keep switching sides? I don't really know, so please forgive my bipolar heart, baby. No medication can save me, save me. Mikołaj nam zasnął, także Krzyś idzie sam ponownie do Castoramy. Jedziemy po asfalt. Słuchajcie, widzieliśmy, że to jest całkiem fajne rozwiązanie na utwardzenie jakby podjazdu. Tam raczej kostek nie będziemy dawać i tak dalej. Stwierdziliśmy, że asfalt to może być fajne rozwiązanie. Zobaczymy, czy to się będzie sprawdzać. Bierzemy jeden worek na spróbę i zobaczymy, czy to w ogóle ma sens. Czy to się utwardzi, czy to będzie takie solidne. Czy nam się to po prostu nie wybije po jakimś czasie, nie? No zobaczymy, bo to i tak nie będziemy robić jeszcze, jakby na tak. Gotowo. Na razie testujemy. Dokładnie. Bo nie dowierzamy, że można łatwo wylać asfalt. Tym bardziej, że na, słuchajcie, na Castoramie są dwie opinie, które Wam zaraz przeczytam. Masa nie nadaje się do niczego. Masa położona dwa tygodnie temu nadal jest miękka, mogę wgniatać ją palcem. Producent, kiedy do niego zadzwoniłem, poinformował mnie, że masa może nigdy nie stwardnieć, przecież to jakiś żart. Jak zatem może spełniać swoje zadanie? Tutaj Castorama mu odpisała, no i tak generalnie czytasz ten komentarz, no i nie wiesz, czy kupić. Po czym czytasz drugi komentarz. Super produkt, podjazd wysypany, zagęszczony, twardy i zwarty. Polecam. Bądź tu mądry człowieku, kup sobie wrotki. Nie mam pojęcia, zobaczmy.
50% szans. Tak, 50% szans jest, że to będzie spoko. Dwa całkowicie skrajne komentarze, więc zobaczymy. Czy będziecie kciuki, żeby to miało sens? A może ktoś wykładał ten asfalt i może nam coś doradzić, żeby to na pewno było zwarte i gotowe na podjazd samochodu? To podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Dobrze, dobrze, że Mikołaj ma daszek. Mama to musi jeść. Ona to zjedzie. Boże, Boże, to tak. Pięknie. Every little thing is confusing me. Almost like the pain is amusing me. Well, am I wrong or right? Should I fight or flight? Krzyś pojechał do piekarni i co kupuje? Ciasto składające się w 90% z galaretki plus bita śmietana, której mój mąż nie lubi. Kochanie, wytłumacz nam to wszystko. Ale wszyscy lubią, dlatego zrobiłem to dla was. A dla nas to zrobiłeś? Tak. To czemu jak ja zrobię coś z bitą śmietaną, to nigdy nie jesz? Czemu nie zrobisz tego dla mnie, żeby było mi miło? Skoro jesteś w stanie to zjeść. A z tym razem zjem. Świadcy wszyscy tu. Świadcy. Wszyscy świadcy. Miki, zostaw te kurki. Ty. Nie grzybaj. Nie wolno. Poniesiemy ciasto? Jak robi ekspres? Proszę. Buu, robił ekspres. Tutaj masz. Tak? Nie wiem, co sobie robicie, bo ja to jest dla was. Masz i ty byś chciał się tak nosić, tylko nosić. Bam! Bam! A bam, no spadło, tak. Spadło. W sumie to nie mam pojęcia, gdzie nam zleciał cały dzień. Mamy już właściwie noc. Jest piąta, idziemy jeszcze do Lidla i właściwie nie wiem, co myśmy załatwili dzisiaj. Mamy. Kupiliśmy pudełka. Kupiony szczypiorek. Jaki szczypiorek? Tu. O, szczypiorek. Dobrze, to już jest jakaś oszczędność. To... Ale będziesz z nim dostępny. Ale ja go nie chcę. Ja nie potrzebuję szczypiorki. If I could turn back time, could I make things right? Oh, if I could turn back time, could I make things right? Wish I never let you go. If I could turn back time, could I make things right? Flop, flop. Bierzemy pinka? Chcesz binga? Tak? Ale teraz mamy fazę na tą bajkę i po prostu jak to zobaczyłam tam tą słonia. Słonia. Tak, weźmiemy go. To na razie odłożymy, dobra? Czekaj, ja ci to otworzę, kochanie. Tego zostawimy. Tutaj masz, bo to jest taki do sprawdzenia, a ten będzie twój. Dobrze? Proszę. Ale możesz wziąć jednego binga, kochanie. Normalnie się bingi miarą? No, am, tak, to jest na am. Tutaj gdzieś powinniśmy mieć to. Uważaj, bo to szklane, żeby nie spadło, wiesz? No właśnie o tym mówiłam. Delikatnie. Dobrze? A najlepiej jakbyś wybrał sobie plastiki. Mikuś, mam ciotkę, to szkodę. Proszę. Tu masz. To tam, nie do tej szufladki. Chodź, idziemy to tam zanieść. Trzymaj. Chodź, zaniesiemy tam, gdzie mają być te rzeczy. Chodź, tutaj mają swoje miejsce, wiesz? Tutaj. Tu. Ekstra! Tak! Brawo! O Jezus! Dobrze, super, dziękuję!
zaniesiemy. Tomasz, trzymaj tutaj te dwie. Idziemy zanieść. Pokażę ci gdzie. Trzymasz mocno. Trzymaj mocno, bo to też jest szklane. Tutaj je włóż. Ale ostrożnie, prawda? Ekstra, o to chodzi. Co robisz? Dziękuję, dziękuję. Super. I jeszcze te sztućce. Wyciągamy je. Mikiś. Mikołaj. Nie, śmigło zostaw w spokoju. Sztućce wyciągamy. No, wyciągniesz? Tylko sobie źle obróciłeś. Tak sobie obróć. O, teraz ci będzie wygodniej. Tak, będziemy robić am zaraz, tak jest. Dobra, próbujemy rozplątać binga. Proszę, i mamy. Możesz dać Mikołajowi. Mikiś, proszę. Będziesz spał z bingiem? Tak? Proszę. Możesz go przytulić, będziesz z nim robił a? Tak, to jest twój bing. Już czytam, tylko rozpakuję go. Już. Dobra, jeszcze flopa, proszę. O, masz swojego binga. Tak, co on robi? Różne przygody ma, tak? Dalia, zostaw. Powiedz pieskom ty. Żeby nie było, nie puszczamy bajek, wiecie, tak, że Mikołaj ogląda sam. Tylko akurat przez przypadek wpadliśmy, gdy włączyliśmy mu auta, bo on cały czas chce oglądać auta, bawić się autami. No i uczyliśmy go tam wóz strażacki jak jest i tak dalej, i tak dalej. Jest taka jakby bajka, gdzie nic nie mówią, tylko się pojawiają te różne środki transportu. No i potem automatycznie się ten bing włączył. I jego tak zainteresowała ta bajka, ona jest taka naprawdę na plus. Wszystkie te zachowania, które tam są, są takie naprawdę fajne i można z dzieckiem naprawdę super spędzić czas i mu tłumaczyć. I tylko wtedy, jak oglądamy razem telewizję, to właśnie idzie bing. Mama bardzo chce wierzyć, że on pokocha tą maskotkę, bo kosztowało to 90 zł i mój mąż nie był zachwycony, ale ja całe dzieciństwo, słuchajcie, marzyłam o zabawkach z Toy Story. Wiecie, chudy, Jessie i Mustang. To było moje marzenie dzieciństwa. Spełniłam je może w tamtym roku. W tamtym roku kupiłam całą trójkę. Schowaliśmy całą trójkę, bo Mikołaj jest jeszcze za mały i stwierdziliśmy, że to będzie super, gdy już będzie na tyle duży, że będą go interesowały te bajki i na przykład będzie oglądał Toy Story, to że w pokoju pojawi się chudy Jessie i Mustang. Także stwierdziliśmy, że nie ma sensu, bo on teraz sobie zniszczy te zabawki i wiecie, nie będzie tego kojarzył, a tak gdy one się pojawią po jakiejś tam przygodzie z tą bajką, to będzie o wiele lepiej, tym bardziej, że w domu już są. No, a tymczasem po prostu bing. Będzie bing, tak? W sumie to jestem ciekawa, czy u was dzieciaki mają, wiecie, takie maskotki swoje, jakieś takie ulubione, przytulanki, z którymi muszą spać. Bo Mikołaj nigdy, ja też takiego czegoś nie miałam. Krzyś, ty miałeś jakąś swoją maskotkę ukochaną? Nie. Nie. Chociaż takie dwuznaczne to było. Twoja mina była bardzo dwuznaczna. No, żołnierzyki. Ja nie miałam takiej zabawki, bez której na przykład absolutnie nie poszłam spać, dopóki tego nie miałam przy sobie. Moja siostra miała taką lalkę swoją ukochaną, natomiast ja nie miałam. Potem miałam takiego misia, którego po prostu bardzo lubiłam, ale to nie tak, że absolutnie nie poszłam spać, gdy go nie miałam obok. No i właśnie Mikołaj też właściwie nie ma czegoś takiego. I jestem ciekawa, jak to z waszymi dzieciakami. Czy po prostu podsuwaliście jakąś zabawkę cały czas i dziecko jakby tak zajarzyło, że to jest element snu i ono bardzo ją lubi i bez niej nie zaśnie i to jest, wiecie, jakby trwale ze sobą połączone, spanie plus ta zabawka, kocyk czy cokolwiek. Czy po prostu dziecko samo sobie tak stwierdziło, że fajnie będzie. Nie wiem, jestem ciekawa, jak to się odbywa. No i zobaczymy, czy Bing gdzieś tam zaistnieje w świecie naszego syna. Zobaczymy jutro.